Cześć widzowie! Przy okazji farmienia skrzynek na i180S oraz chyba obligacji codziennych, skoro lecę na dzień dobry peszką 3, trafił mi się całkiem udany meczyk. No to miłego oglądania i jak wam się spodoba, dajcie łapkę w górę. Początek, od razu mówię, nie jest zbytnio spektakularny. Nie pamiętam, co to wtedy miałem za zadanie na obligacji, albo fragów myśliwcem nałapać, albo krytyków nasadzić, albo coś w ten deseń. W każdym razie zaczynam od ataku bombami na cele naziemne. 100-kilowa bomba wystarcza na to, żeby zniszczyć spokojnie jeden lekki cel, a 250 rzucana między tą centralną artylerię a polotkę z tyłu powoduje, że padają obie. No ale niestety przeciwnicy mnie tu obsiedli i o dziwo nikt nie chciał na czołówkę polecieć, a ta peszka 3 zaskakująco dobrze się na czołówkach sprawuje. Tak jak mówiłem, początek raczej taki mało spektakularny, ale później będzie lepiej. Wziąłem sowieckiego Hurricane'a, co ja gadam, jakiego Hurricane'a? Kitty Hawk'a P-40 i nim już dolatałem do końca meczu. Pierwszy cel to ten Jak-40, kąt podejścia mam od góry, więc to otwiera okazję do ataku na pilota. Teraz widzę grupkę przeciwników po lewej. Niestety naszych jest tam mniej niż przeciwników, a kolejni zaczynają dolatywać. Tym i ten, który mnie spizgał. Dodatkowo wysoko jest BB1, która też może da radę spizgać. Ale widzę, że otwiera się okazja do ataku na tego gościa, co mnie zestrzelił. Poza tym on leci groźną maszyną, jaką jest P-40, więc lepiej jest ją z pola bitwy zdjąć, zamiast lecącego wysoko szturmowca BB1. Tutaj niestety przeciwnik, a właściwie nie tyle przeciwnik, co sojusznik, utrudnił mi robotę, skręcając w stronę ściany i przez to trudniej było mi zestrzelić Hurricane'a. No ale jak widzieliście, dobre podejście powoduje, że wpadły 3 szybkie fragi. A tu wywinięcie się splitesem atakującego mnie, co to jest, Breda 88, wejście mu na ogon i tak wpada frag numer 5. Tymczasem tutaj się mikrosytuacja, widzę, pokazała w postaci byczka atakującego naszego chłopaka i ktoś tam drugi był, który został spizgany. No, byczek zostaje zestrzelony, a na mnie prawdopodobnie leci na czołówkę łap 3, ale odpuszczę. No, łap 3 się sfokusował na kimś innym, więc teoretycznie była szansa na to, żeby go zestrzelić. Ale widzę, że tutaj się trochę za gęsto zrobiło i kolejni przeciwnicy są w drodze, więc to najwyższy czas na to, żeby dokonać taktycznego odwrotu. I słusznie robię, bo na mnie się sfokusował Heinkel 100. Heinkel 100 w pojedynkę nie byłby jakimś tam specjalnym zagrożeniem, ale miał zbyt blisko kolegów do pomocy.
ale w tej sytuacji osamotniony i otoczony przez moich sojuszników jest łatwym wrogiem. Teraz wykorzystuję górkę po to, żeby mnie osłaniała przed wzrokiem przeciwników, no i wykorzystuję to, żeby się oddalić od kolejnego kociołka, który się tam w międzyczasie zrobił. I słusznie robię, bo ma na mnie ochotę MS-406. I znów, w pojedynkę bez trudu bym sobie z nim dał radę, ale w momencie jak on tam ma zaraz blisko sojuszników, no trzeba go było odciągnąć w bezpieczniejsze miejsce. I taktyka się opłaciła, bo w tym czasie ze Spawna przyleciały moje chłopaki i trochę się tam z nimi przemieszali. No. Dość groźny samolot w postaci P-36 spizgałem i wykorzystuję ukształtowanie terenu i znów górkę po to, żeby w nurkowaniu nabierać prędkości, a górka, żeby mnie osłaniała od bezpośrednich ataków. Bo jak widzicie, tu znowu się zrobił pierdzielnik. Dobra, teraz trzeba to dobrze rozwiązać i dobrą kolejność ataku wypracować. Okej, na czołówkę idzie BF, ale to jest wersja B1, więc mało groźna. Większe zagrożenie stanowiło zderzenie. Następnie szybka okazja do ataku na dwupłac i Split S przechodzący do ataku na Regiano 2001, a BF pewnie zgaśnie, znając moje szczęście. O cudzie, jednak nie zgasł. No to teraz jest osamotniony Łag-1, no i ma już przechlapane grubo. No i widzicie. Dobre rozejrzenie się w sytuacji i ocena powoduje, że wpadło 4 czy tam 5 łatwych fragów. Teraz jest chwila oddechu, którą można wykorzystać na to, żeby złapać trochę pułapu i przygotować się wstępnie do ataku na tych dwóch. Ale widzę, że mojego spizgali i zrobiła się sytuacja ich dwóch versus ja jeden, która dla mnie jest raczej niekorzystna, więc się w nią nie wdaję. Ale obserwuję dalszy jej rozwój po to, żeby w odpowiedniej chwili zawrócić do ataku. Jest okazja, żeby zdjąć z pola bitwy niebezpieczną maszynę w postaci P-40, to robię. O, jest kolejny potencjalny frag w postaci tego Hercz na 123. Ale niestety pilotka postanawia mi go ukraść. Ciekawe, że tak celnie polotki nie wolą, jak to mnie ktoś goni i go nad lotnisko zaciągnie. Dobrze, co tu teraz? Teraz ma na mnie ochotę ewidentnie ten BF. Oprócz tego jeszcze jest Isza, który jakieś maniany odwala w postaci ataku karabinami bazy. BF-a musiałem niestety wziąć na czołówkę, bo w walce manewrowej by mnie wykręcił. Zaraz pewnie będzie czołówka z Iszakiem, którą raczej też przyjmę. O cudzie nad cudami. Rusek, który nie chce lecieć na czołówkę. To trzeba by w jakichś annałach zapisać takie dziwo. No ale cóż. Na darmowego właściwie 14 fraga nie będę narzekał. Tam u dołu widzę jest ktoś do spizgania, ale niestety spizgał go ktoś inny, nie ja. Tymczasem widzę tutaj się, w jaku jeden zbliża, jak mu tam Butter Brod, którego mu dwa razy spizgałem i prawdopodobnie chce zemsty. A maszynę ma od mojej jednak lepszą. I do tego ma przewagę wysokości i prędkości zapewnie również.
więc oddalam się w stronę swojego lotniska, żeby go skusić do ewentualnego ataku na mnie tuż przed moim spawnem, po to, żeby odradzający się sojusznicy mieli go na widelcu, ale widzę, to chyba nie będzie konieczne, bo on się zainteresował bombowcem. A tymczasem kolejny kociołek się pode mną utworzył. No i tylko pozostaje powybierać przeciwników niczym rybki z saka. Ale trzeba to zrobić w odpowiedni sposób. Zaczynam od końca, czyli od tego dwukłata. Później nastawia się BF E1, E3, przepraszam. Chwila, żeby ostrzelać tego SB2M. I nie kombinuję tam ze skręcaniem, tylko korzystam ze zgromadzonej prędkości po to, żeby dogonić i ostatką amunicji spizgać tego, co to było, Dorniera 17. Odlatuje znowu SB2M, ale lepszym celem jest ten MiG-3. A tymczasem widzę, SB2M to lata jakiś wesołek, który chce go używać tak jak myśliwca. No. Można potrolować niezbyt ogarniętego przeciwnika, który atakuje tego typu samoloty, ale nie do regularnej walki myśliwskiej. Dostaje krytyka, podpalenie i po chwili kończy jako mój 20 frag. Mam nadzieję, że się Wam podobało i trzymajcie się do kolejnego nagrania. Cześć.